Także cześć, cześć, witajcie, z tej strony Patryk Osik, a w ostatnim czasie pewnie na moim Discordzie pojawiła się najnowsza wersja kariery, która otrzymała również swoją nazwę, którą macie w ważnym pliku, w którym są zawarte wszystkie najważniejsze informacje. Kariera skoków narciarskich, może nazwa mniej wyszukana, aczkolwiek lepsza niż menu kariery zawodnika. Poza tym, że pokażę wam, jakie zmiany zaszły w tej oto karierze i przy okazji pokażę wam wszystko, uzupełnimy to, czego jeszcze nie wiedzieliśmy. Zaczniemy od indeksu, co tutaj mamy. Mam odpalony indeks. Teraz, tego jeszcze nie macie najpewniej, w piątej wersji zyskały te przyciski przezroczystość po wielu latach męczenia się. Ale ogólnie, co zostało zmienione, a później wam powiem, co będziecie musieli zrobić. Konkurs, wszystko zostało pięknie wyśrodkowane. Także jeżeli zmieniacie tekst, nie musicie ustawiać jego pozycji, a pozycja ustawia się sama. Tak samo jest z obrazkiem. I jeszcze tutaj fajnie przezroczystość, efekt taki fajny. Oczywiście przycisk będzie również zamieniony, możecie zmienić sobie na fiskap i w żaden sposób się to, może się przesunie, ale to się przesunie tak, żeby to było spoko zrobione. Później wam pokażę, jak to zrobić. Również tutaj w paru miejscach, jak powołania czy konkurs, ten przycisk powrotu zyskał tutaj animację. W powołaniach wszystko również jest wyśrodkowane. Jeżeli byście chcieli, tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. Jeżeli byście chcieli więcej powołać, żeby tutaj to nie wyjeżdżało, to ja proponuję sobie drugiej linijki, czy jak mamy to, pomniejszyć rozmiar czcionki, co wam później pokażę, jak to się robi. Także powołanie. No, terminarz się nic nie zmieniło, to będzie zmienione. Trening. Trening zaszedł, tutaj mocna zmiana. Tutaj jeszcze będę musiał lekko tutaj ten trening poprawić, bo nie ma przezroczystości ten przycisk, a w oryginalne miał. W każdym razie to również jest wszystko wyśrodkowane. Oczywiście pozycja wysokości jest tutaj zmieniona, ale wkrótce. A właśnie, jeżeli chcecie po prostu zrobić tak samo te osiągnięcia, to proponuję po prostu style przerzucić z tego na ten. Później pokażę, jak to zrobić. I kariera również zaszła małą zmianę. Wszystko jest ładnie, pięknie wyśrodkowane, także wszystko za was zrobi kod, że tak powiem. Nie musicie bawić się w pozycję. Widziałem na YouTubie, jak dużo osób nagrywało tę karierę i miało z tym wielki problem. Konkretnie z tym, że tutaj odjeżdżały te wszystkie teksty. Dlatego postanowiłem, żeby tutaj nie była pozycja taka, którą się ustawia, tylko automatyczne wyśrodkowanie, z którym no dość długo się męczyłem. Wkrótce zmiany będą takie, że będzie zakładka sponsorów, trenerów może w treningu, jeżeli wybranie trenera, tutaj będzie trzecie okienko. Aczkolwiek wiadomości będzie ich więcej, to znaczy gdzieś tam cztery. Ale co robimy? Mamy tutaj potrzebne pliki. W indeksie oczywiście, co będzie się zmieniali. Wolałbym, żeby to się inaczej nazywało, ale jak zawsze, jak robię jakiś projekt w HTML-u, z przyzwyczajenia nazywam go indeksem. Przyzwyczajenia. Tego tak nie trzeba robić. Mamy na pewno te przyciski, których na pewno nie ruszamy, ale tutaj możemy ustawić datę, na przykład, tylko trzeba uważać na spację i tak dalej. Dzisiaj mamy 20 kwietnia 2023 rok. Zarobiłem nic, więc odpalamy sobie tego indeksa, mam go tutaj odpalonego i klikamy F5 na klawiaturze. Wszystko się zmienia. F5 to taki jakby, no, daje nam odświeżenie strony, to jest proste. A jeżeli chcecie zapisać w notatniku, prosty skrót klawiszowy Ctrl i S i wtedy macie zapisane. Pierwszy plik mamy załatwiony, drugim będzie oczywiście konkurs, następnie będą powołania. Co zmieniamy w konkursie? Dużo rzeczy możemy zmienić. Ja bym zrobił tutaj oczywiście zdjęcie, tak jak pokazywałem w poprzednim odcinku, teraz tego nie będę pokazywał, bo bym tracił czas, a ja to chcę tylko w skrócie pokazać, więc zdjęcie po prostu podmieniamy, że tak powiem. Jak mamy inną nazwę zdjęcia, no nie nazywamy go każdego zdjęcia, jak mamy szczyrk czy planicę i z każdego zdjęcia nazywamy Wisła, bo to było bez sensu. Każdego nazywamy nazwą skoczni. Nazwą skoczni oczywiście bez polskich znaków, czyli no Wisła przez L. Dlatego, żeby to na wszelki wypadek, to w kodzie później się nie myli, bo później chyba będzie, że dobrze. Po prostu jest łatwiej, przyzwyczajenie, bo i tak się w kodzie nie używa polskich znaków. No i skocznia, co możemy zrobić? Możemy dać fiskap, tego nie testowałem, aczkolwiek fiskap. Możemy dać skocznia szczyrk. Oczywiście zdjęcie, no również podmieniamy. Ja nie mam nadzieję, że nie muszę wszystkiego mówić, a jesteście no, domyśleni. W dniach 30, 31 na przykład kwietnia
2023, a raczej to będzie marzec, bo tam jeszcze są skoki. Status powołania, może czekajcie, czy ja to zapisałem? Oj, widzicie, tu już się zmieniło pięknie i nie było problemu z wyśrodkowaniem tekstu. Wszystko się zrobiło, że tak powiem, za was, za mnie. No i pięknie, tutaj wszystko się pewnie wyśrodkowało, również zdjęcie, chociaż chciałbym, żeby było niżej, aczkolwiek, no co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Wszystko jest zrobione. Tutaj jedynie podmieniamy rodzaj zdjęcia. Oczywiście dopasujemy jego wielkość, bo jak wiecie, możliwe, że zdjęcie może być mniejsze bądź większe. Ja polecam zdjęcia przynajmniej 250 na 160, 250 wysokości, 160 szerokości, no bo wtedy nie będzie to jakoś mocno zamazane, ani za dużo, ani za małe. I tutaj to jest wszystko. Przechodzimy sobie do zakładki powołania kadra A. No i co tutaj możemy zmieniać? Możemy zmieniać imię, nazwiska. Na przykład weźmy sobie Dawid Kubicki. Oczywiście tak poglądowo. I zaraz wam pokażę, że to się zmieni bez żadnych problemów. Dawid Kubicki, Kamil Stach, Paweł Brudka, Jakub Szybki i Piotr Tętnica. Tylko dla przykładu, no bo wiecie, że no jak chcecie to grać prawdziwy Puchar Świata, to dajecie prawdziwych piłkarzy, skoczków. No oczywiście, no tam jak jest wymyślanie, później już mamy, macie 20 sezon kariery. Ciekawe, czy ktoś tą karierą dojdzie do 20 sezonu. Jeżeli jest 20 sezon kariery, to możecie jakiegoś takiego skoczka sobie wymyśleć. Przechodzimy do kadry B. W kadrze B również zmieniamy zdanie. Klemens, znaczy w sumie to nie, bo wiecie. I ostatnia zakładka. Jan Habdas, Stefan Minecraft, Kacper Juraszek, Maciej Pies, Jarosław Krzew, Klemens Murańka, Tomasz Małysz, Andrzej Skakała i Aleksander Naprawił. Oczywiście znowu poglądowo, więc no wiecie, o co chodzi. Idziemy dalej z Koksem. Powołania kadra C na tej samej tutaj zasadzie. Zmieniamy tutaj, wpisujemy nazwisko swojego skoczka, na przykład na przykład w ten sposób, nie wpisujemy mojego pod żadnym pozorem. Znaczy nazwisko i tak moje to jest fejkowe, nie? Ale z drugiej strony jest to moja kariera, więc no i tak czy siak tego nie używajcie. A mojego nazwiska prawdziwego tym bardziej. Więc F5 i mamy tak. Gołąb, aha, bo się nie... Arkadiusz Jajko, Szymon Jajko, Klemens Jonek, Adam Wyższyk, Wiktor Szosta, Kowalsik, Jan Kowalsik. Powinno być Jan Kowalski, bo to jest ogólnie, wiecie, takie podstawowe, znane imię i nazwisko w Polsce, nie? Dlatego tego użyłem, bo to we wszystkich wzorach jest. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Marcin Gołąb, Jakub Wisła, Szymon Zapotoczny, Tomasz Amilkiewicz. No i to jest przykład. Weźcie, wy tego nie wpisujcie. Weźcie, wpiszcie swoje, no, imię i nazwisko jak chcecie. To jest już wasza personalna opcja. Tryk Osic, Osik Trening. Co tutaj zmieniamy? No mamy, jak mamy takowy... Oczywiście wszystkie style są ustawione, nic nie musicie zmieniać, no a CSS to jest najgorszy problem początkującego programera. Ale dobra, siła odbicia, dajemy 20, no to taki tylko przykład. Klikamy F5, no i siła odbicia zrobi się już 20. Oczywiście polecam też spanem to robić, czyli tutaj... No, co to jest span, to ja nie wiem, aczkolwiek możecie to pokolorować, to jest taki osobny tekst, który... no nie jest w żaden sposób powiązany z stylem, z tym tekstem, z tym sposobem, tylko taki oddzielny tekst, który, no wiecie, może kiedyś to pokażę. Słyszałem trening i dużo osób, ja nie uważam, że to są jacyś głupkowaci ludzie, tylko wiecie, jak się mówi 100 razy na filmie bardzo ważne rzeczy, to trzeba jednak na nie zwrócić uwagę. Bo po kliknięciu rozpocznij trening na zdrowy umysł tutaj nie odpali nam się DSJ, nie odpali nam się trening, nic tutaj się nie odpali.
Wszystko co musimy zrobić, to odpalić DSJ. No i robić cięcie, jeżeli nagrywamy. A jeżeli nie, to udajemy, że nagrywamy. No nie. Udajemy, że nas przenosi do DSJ, po prostu odpalając gdzieś tam DSJ i wszystko ustawiając. Ale no. I nie wsucajcie swoich zdjęć, bo teraz już wszystko, tu jest okno, w którym nic nie musicie wrzucać swojego własnego, tylko tutaj podmieniacie tekst i podmieniacie zdjęcie skoczni. Powołanie również tylko tekst. Jak macie trening, to również tylko tekst. Oczywiście tutaj jeszcze się to załatwi, ponieważ jeżeli ja zacznę treningi w karierze czy coś, to wtedy dodam możliwość treningów, a jeśli nie, to proponuję po prostu umieścić tutaj zdjęcie, ustawić jego pozycję. Zdjęcie być może, ale no na razie się nad tym nie zastanawiałem. Co zmieniamy w menu kariery? Skomplikowana rzecz. Także już jestem w obszerwie i co nam jest potrzebne? No na pewno kariera jest nam potrzebna. Chwila, bo hałas na dworze. Okej. Okej, no. Nie musicie umieć programowania, chociażby jeśli dobrze pójdzie omercjonować moje filmy. Tutaj mamy brak sukcesów, które również sukcesy. A poczekajcie. To wtedy też dajemy left. Jeżeli zmieniamy te sukcesy, to wtedy też dajemy text align center na left. To zmieniam na left po prostu, nie? Ale jeżeli będziemy to edytowali, ale nas interesuje data urodzenia. Na przykład możemy się urodzić 12 grudnia 12 takiego roku, nie? No to jest ciekawa data. Ale możemy dać 2012, chociaż jak ktoś nagrywa na YouTubie, no to jakoś tak nie polecam, bo może wam spanować YouTube. Oj, cytat z mojego filmu. No, wzrost, tak naprawdę podam teraz mój prawdziwy wzrost. To jest mój prawdziwy wzrost. No, sukcesów nie macie, ale jak to zrobić? Bo jest na to prosta sprawa, w tym momencie przynajmniej się te style, CSS. No, co zrobimy, no, żeby tutaj sukcesy odpalić? To ja proponuję, tutaj może jednak weźmy sobie linię. Mamy odpalone style 3 CSS i co tutaj robimy? No, text align left, nie ten content, bo mi proponuje, żeby to w lewym. Niepokoję się, że to nie działa w prawym. Mamy tą datę urodzenia, która o dziwo się tutaj nie pojawiła. O, pojawiła się. W tym momencie się pojawiła, no i co tutaj manipulujemy? Ja bym proponował ogólnie wywalić, jak mamy span, jak mamy pospanie. Tutaj wywalić, bo to jest niepotrzebne. Nas interesuje kolor tutaj, który jest podany. I co wpisujemy? Zwycięstwo na przykład w Fizz Cupie. Jeden raz. To jest bardzo dobra rzecz. Mi się to podoba. I możemy tych sukcesów wymyślać. Możemy tych sukcesów wymyślać więcej. Ja tutaj sobie skopiuję i przytoczę jeszcze więcej tych sukcesów. No i tak to wygląda. I tak to wygląda. Aha, bo się span zepsuł. Gdzie to jest? Ok. Macie. Oczywiście to ten napis brak sukcesu wywalamy, nie? Ale no, mam nadzieję, że to zrobiliście, że to ogarniecie. Dziękuję wam serdecznie, że obejrzeliście ten film. Dziękuję, że jesteście chociaż na moim kanale ze względu na karierę. Wiem, że to jest bardzo oblegana rzecz w społeczności gier skokowych, bo no, gry, które gdzieś tam miały tryb kariery, no to
one, one już nie są aż tak popularne, a DSJ4 nie ma trybu kariery, bo niestety muszę to powiedzieć, twórca, niestety muszę powiedzieć, Yusuke Oskara jest leniwy. Gdyby, no tak z tego co wiem, jakiś research nie zrobiłem, nie? Gdyby goriskowie się tym nie zajęli, czyli Polacy, to DSJ by zatrzymał się na wersji 1.6, niestety. Ale trybu kariery nie będzie, bo podobno się nie da. Też mówiono, że skoczni customowych CPU się nie da. No, jednak się dało. Więc również tryb kariery się da, tylko no trzeba chcieć. Dziękuję Wam za oglądanie serdecznie. Podajcie ten film dalej, to znaczy łapka w górę, subskrypcji. Niech się zbiera. Niech już do końca roku wbijmy 1000, bo to jest największy cel. Jest lekki przyrost, nie przerastają one codziennie, ale jest dobrze. Wbijmy 1000, no i możecie udostępniać ten film. Dziękuję i za długie zakończenie zrobiłem. Dziękuję, trzymajcie się, cześć.